Team Alexander завершил на Medal of Honor World Fighters. Punkcie ewakuacyjnym. Cel zmierza w waszą stronę. Proste. Wchodzimy. No i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że tu byliśmy. Może nie, może tak. Naszych tu nie ma. Nasza ciężarówka. Nie strzelaj do wartownika, bo z operacji nic. Odłóż tylko ładunek. Trzymam tyły. Trzymaj co chcesz, nawet deszcz. Kurwa, Ghost Rider. Mother to Voodoo, mów do mnie! Voodoo, kieruj się do punktu dodatkowego, zaraz tam będziemy! Mouse,
biegiem, Stasiu. W lewo, w stronę wody. Śliwoli, skrycie! Zapraszam na całą serię z Medal of Honor White Fighters. Składasz milion obietnic. Robisz bez nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon i znikasz. To nie tak. Może będę mówił, może będę komentował, może nie. Cholera. Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec, następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak, jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. Mother to Dusty, co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W eterze zrobił się szum, odmanili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z OGA i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. To nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. No jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł? Mieliśmy jednego gościa, kryptonim Argyros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Tak, od wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Co się nazywa jakiegoś Medal of Honor?